Po pierwsze dziękuję bardzo jurorom, tym, którzy przygotowywali te konkursy i ich metodologię, za docenienie naszego banku. Są to kolejne nagrody, które potwierdzają to, że nasz bank jest cały czas na dobrej drodze, służąc klientom, polskiej gospodarce, jak również dbając o pracowników. No i mam nadzieję, że ten rok 2014, gdzie polska gospodarka powoli się odbija, będzie kontynuowany w następnych 2-3 latach przy niskich stopach procentowych, bo uważam, że to jest korzystne dla naszej gospodarki. No i to będzie bardzo korzystne również dla polskich banków, a PKO Bank Polski jest dobrze, doskonale do tego przygotowany. Wielokrotnie w wystąpieniach publicznych podkreśla Pan wagę wspierania sfery realnej w gospodarce. Jak Wam się to udaje godzić z tym, co nazywamy stopą zwrotu z inwestowanego kapitału? Jasne jest, że wszystkie przychody w banku powstają we współpracy z klientami. Tutaj nie ma żadnej, powiedzmy, ukrytej magii, że te pieniądze skądś są, prawda? One są z odsetek od depozytów, kredytów, one są z prowizji pobieranych od klientów. Jednym słowem, żyjemy z klienta, ale żyjemy dla klienta, świadcząc mu usługi. I teraz jest tak, że musimy wyważyć, jaki, powiedzmy, zwrot z kapitału jest korzystny dla akcjonariuszy, jaki zwrot z kapitału jest akceptowany przez klientów, bo to są te opłaty, które od nich pobieramy. I PKO Bank Polski, mając zwrot z kapitału na poziomie 13-14%, godzi te, powiedzmy, dwa światy klientów i akcjonariuszy. Czego Pan oczekuje od najnowszego dziecka? Myślę o biznesie hipotecznym. Jeżeli chodzi o bank hipoteczny, bo o nim mówimy, oczekuję, żeby spokojnie, dobrze, stabilnie się rozwijał, mężniał, prawda? My mówimy o czymś, co jeszcze się nie urodziło, bo nasz wniosek dotyczący banku hipotecznego cały czas jest w procedurze akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego. Mam nadzieję, że do końca roku to się stanie. To będzie plus minus 9 miesięcy takiego aktu kreacji. No i następnie w roku 2015 bank hipoteczny, pierwsze kredyty hipoteczne sprzedawane w tej formule. Jest to bardzo ważne dla Polski, żebyśmy jako kraj przeszli bardziej na tą formułę zrównoważonego finansowania rynku mieszkaniowego po stronie kredytowej, jeżeli chodzi o klientów, i po stronie fundingowej, jeżeli chodzi o emisję listów zastawnych. I mam nadzieję, że w ciągu 5 najbliższych lat uda się to w dużym stopniu przerzucić czy przenieść w kierunku finansowania przez banki hipoteczne akcji kredytowej dla klientów indywidualnych. Niewątpliwie jednym z okrętów flagowych banku są płatności mobilne. Najlepszy dowód, że do oferowanego rozwiązania przystępują inne banki. Jeżeli chodzi o płatności mobilne, to mówimy o standardzie polskiej płatności. No, jesteśmy cały czas w takiej, można powiedzieć, ostatniej fazie przygotowania startu tej usługi dla klientów kolejnych banków, bo mówię o banku PKO Bank Polski, mówię o klientach BZWBK, mówię o klientach mBanku, mówię o klientach ING, Alliora i Millennium, i chcemy, żeby po wakacjach ten system wystartował dla tych klientów, a następnie, żeby sukcesywnie dołączały inne banki, które czekają, kiedy to wystartuje.